Dzień dobry, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją kart The Elemental Wisdom Tarot, no, czyli taka mądrość żywiołów, tarot mądrości żywiołów, tak można by powiedzieć. Jest to zakupione w tarotece, czyli lecimy dalej po kartach, które z taroteki przyszły do mnie. Pudełko bardzo fajne, twarde. Wygląda dosyć solidnie i dobrze. Otwierane na dwa magnesy. Dobieramy się do środka. Piękna karta wewnętrzna. No i przejdziemy do talii. Słuchajcie, talia jest... Taroteka fajne ma te pudełka. To już nie można, naprawdę nie można powiedzieć. Talia jest większa niż normalne karty. Ja Wam tutaj też z taroteki taki w miarę normalny wymiar kart dołożę. Proszę bardzo, czyli mamy tą wielkość większą, która nie tasuje się rewelacyjnie, ale za to wygląda. Nie zawsze musimy robić szybkie wróżby, więc tak. No i jak zwykle piękne, cudne tyły tych kart, naprawdę bardzo ładne. Oczywiście tutaj góra, dół, jeżeli ktoś używa kart odwróconych, nie robi różnicy. Złoto, to takie tarotekowe złoto bym powiedziała, czyli jest to matowe złoto z brokatem. Powinnam gdzieś może znaleźć jakąś talię z takiego innego złota, zobaczylibyście różnicę na żywo, to naprawdę, naprawdę widać. No i co? No i obejrzymy sobie po jednej karcie. Taroteka zazwyczaj ma gruby karton. Ja używam kart z taroteki. One się wcale tak mocno nie niszczą. Przejrzymy sobie, jak wyglądają te karty. Ja już je troszeczkę oglądałam. One były jeszcze chyba zafoliowane, z tego co pamiętam. Ale ich nie przerzucałam w całości, tak żeby z Wami obejrzeć. I to jest trochę tak, że ja zawsze mówię, że karta głupca zazwyczaj w taliach mi się nie podoba. Zazwyczaj. Natomiast no, archetypowo tutaj ten głupiec jest zupełnie archetypowy właśnie. Mamy błazna, mamy psa, mamy przepaść, wszystko mamy, ale ja uroczości tej karty głupca nie widzę. No ale to po mojemu i przeważnie na kartach głupca się talie spalają, co nie oznacza, że nie będę jej użytkować, bo jest bardzo ładna generalnie. Tak jak ją trochę przeglądałam, bywa niespójna, bo właśnie bywają takie piękne wizerunki, tak jak mamy tutaj w karcie maga. Ja może odsunę pudełko tak, żeby cienia nie robiło, żeby to było wyraźniej, wyraźniej widać. Tak jak tutaj w karcie maga jest piękny wizerunek, on taki nie wygląda na graficzny, wygląda narysowany. Wszystkie atrybuty mag ma na stole. Co prawda nie mamy tutaj tej klasycznej nieskończoności, ale to nie wszędzie musi być. Natomiast właśnie głupiec jest taki jakby zbity ze zdjęć w programie graficznym. I to w tej talii nie do końca będzie mi pasowało, chociaż przeważnie ma przecudne karty. Karta kapłanki jest przepiękna, przecudowna i ta karta mi przyszła w ogóle jako taka luźna karta do tych talii, które zamówiłam. Naprawdę warta uwagi. Cesarzowa również bardzo mi się podoba. Trochę poza marsylskiego, trochę bogactwo White'a. No, wygląda bardzo dobrze. I też nie ma tej takiej graficzności, tak? Jest bardziej rysunkowa. Ja wolę rysunkowe rzeczy. Cesarz ma fajną postawę, pozycję, ale już na przykład właśnie twarz tak jakby wbita jest z programu. Jest głębia w tych kartach, ale coś gdzieś nie do końca mi w nich gra. To nie jest taki zachwyt jak tą talią, którą Wam omawiałam wcześniej, również z taroteki właśnie tego Slavic Tarot. Tak, to tutaj nie miałam połowy zastrzeżenia, a tutaj tak ładne, ale może nie do końca wszystko w mojej estetyce. No mamy klucze, wiadomo, że to jest kapłan, także tak. No i znowu, kochankowie, tak jakby też lekko wbici, zbici z programów graficznych, tak jakoś. Rydwan bardzo ładny, zaprzęgnięty w wilki, super to wygląda. Tu akurat jest dopracowane. Siła też jest fajna, ale zobaczcie, taka lekko niespójna, nie? Ładna karta jako karta, gdzieś do talii tak jakby wyrwana trochę z innej. No,
One mają to do siebie. Pustelnik znowu piękny, rysunkowy, cudowny. To jest tak jak przy karcie maga. On pasuje do karty maga, a nie do końca, czy do kapłanki, bo ta też jest pięknie wyrysowana, a nie do końca na przykład do kochanków, czy o, nie? Że to jest rysunkowe, to jest w tym samym tonie, a siła, mimo że ładna karta, gdzieś abstrahuje od tego pustelnika, jakoś tak. Koło fortuny dosyć ciekawe. Tutaj do zarzucenia nic nie mam. Sprawiedliwość ładna, ale też jakby w innym stylu. Wisielec bardzo pasujący do tego pustelnika. I to jest ten styl, który na przykład widziałabym w całej tej talii. Ona jest niespójna. Śmierć piękna. Cudowna. Umiarkowanie, tak jak sobie wyobrażam umiarkowanie, ale już gdzieś kolorystycznie odpada, nie? Też po prostu, widzicie, są piękne karty pojedynczo, razem. Dysonans, lekki dysonans. Karta diabła przecudna. Karta wieży przepiękna, trzyma się w klasyce. Gwiazda śliczna. Wszystkie karty są po kolei piękne, ale mówię, że tak, jeżeli punktem wspólnym ma być lekki odbieg od takiej estetyki wspólnej, no to właśnie to w tych kartach jest widoczne. Karta świata, super. Hermafrodyta, fajnie przedstawiony, lekko tęczowy. As buław. Piękne. Dwójka buław, wiadomo, że to jest dwójka, też taka wojowniczka, ślicznie. Widzę, że tu kolory się trzymają, jak gdyby kolorów, co też jest fajne. Trójka buław. Karty przepiękne, a jednocześnie lekką dysharmonię w nich czuję. Tak ja osobiście, wizerunkowo oczywiście z każdego tarota da się powróżyć, to nawet nie o to chodzi, ale tak ładne, oddają klasyczne wizerunki white'owskie, w sensie, no wiadomo, że to jest ta karta, tutaj nie ma trudności z interpretacją, nie trzeba czytać numerków, że to jest fajne. I fajnie, że dali południową Afrykę na buławy, bo bardzo często no, ogień jest przyporządkowany południu, tak? Super pomysł. Poczekajcie, mamy tutaj pazia, mamy rycerza. No paź faktycznie nie będzie się mylił. Królowa afrykańska jest przepiękna, jeszcze te słoneczniki. Słoneczniki też w tamtej talii słowiańskiej były, to rewelacja. No i król jest królem. Rycerza nie pomylimy. No król nie ma, paś nie ma korony, więc będzie jakaś łatwość wizerunkowa tutaj w tych kartach. Puchary zmieniają nam estetykę na wodną, co jest w sumie oczywiste. I mamy syreny. Każda z tych kart jest arcydziełem. Tylko tak jak mówię, lekka niespójność, taka nie wiem, kolorystyczna. Tła jakby ze trzy osoby tą talię robiły. Kolory są spójne, kolory są ok. W Wielkich Arkanach był to lekko większy problem. Chociaż tak Wam powiem, jak sobie z Wami przeglądam te karty tak po kolei, to podobają mi się bardziej niż tylko tak przejrzane ledwo, ledwo. Typowe ustawienie siódemki pucharów. No, ósemka pucharów jest. I to jest właśnie ta estetyka, którą ja lubię, że mamy takie spójne tło, to wszystko jest tak jak w pustelniku, w wisielcu, to wszystko takie cudne. Każda jedna karta jest ładna, razem to, no właśnie, ale coraz bardziej je doceniam, coraz bardziej mi się podobają, ale no zobaczcie różnicę, nie? O tym mówię, to jest ta niespójność trochę, tutaj gęste tło, tutaj prawie tego tła nie ma. Znaczy jest, ale nie gęste. Gdzieś brakuje takich drobiazgów przemyślanych. Paź pucharów. Będzie widać, że jest paziem. Rycerz na delfinie. Ma to sens. Królowa jest przepiękna. Każda z tych kart jest przepiękna. Tylko tak Wam pokazałam nawet różnicę w tych pucharach, tak? Gdzieś coś się dzieje na tle dużo, potem się mało dzieje. I to takie bywa niespójne. No dwójka mieczy jest przecudna.
Przepiękna. Jeszcze to podkreślenie mocy czakry, rewelacja. Spojrzenie wewnątrz, księżyc, woda, wszystko się zgadza. Miecze są fajne, szare. Trójka mieczeka piękna. Obrazy, obrazy. Talia jest przecudna. Lekko niespójna. Przecudna, lekko niespójna. Tak to będę określać. Czwórka mieczy, bardzo archetypowa. Katedra, cudo. Piątka mieczy. Krajobraz po walce. Szóstka mieczy, jest łódka, się zgadza. Się zgadza, wszystko tu się zgadza. O, jaki piękny złodziejaszek, asasyn. No. Ósemka jaka piękna. O matko, ta czerwień po prostu, tak robiony jak film Dracula, w takim filtrze te miecze są, że tam ta czerwień wybija, a reszta jest taka brunatno-szara. Kolor mieczy mnie zachwycił, gdzieś ta czerwień po prostu. No tu to jest spójność niesamowita. Tu ktoś pomyślał. Jest po prostu. Sami zobaczcie. Rewelacja. Rewelacją. Rewelacją. Paś mieczy fajny. Ciekawe, na czym będzie na ptaku. Rycerz. Zobaczymy, czym będzie dowodził. Ha! Powietrze. Przecudne, prawda? Rycerz mieczy w powietrzu. Ta czerwień. Królowa mieczy jest dostojna po prostu. Dostojna, przecudna. Król miecz. Revelation. No i zostały nam jeszcze, one się tak trochę, wiecie co, jeszcze z tymi pazurami. Człowiek walczy. O, monety mamy, ogrody już. Pentakl jest. Pentakl do góry nogami. Tworzy nam dziesięcioramienną gwiazdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. O, dwójka monet, zobaczcie. Wstęgę nieskończoności. Cudo. I niespójność, nie? Macie cudo, cudo, cudo i nagle wyskakuje trójka monet. I tu mówię o tym zabrudzonym, ciemnym tle, a tu nagle mamy przejrzystość, zachód słońca, złota godzina. To wszystko jest archetypowo ok, ale nie? Gdzieś jakaś karta włożona taka w piorun nie wiadomo. Ładna sama w sobie, odstająca. Bo to już pasuje. No sami zobaczcie, że jest taki dysonans trochę, tak? Czwórka monet, bogaty kupiec. Piątka monet, też pasowna do tego wszystkiego. Szóstka monet nawet też w porównaniu do tej trójki. Taka pomiędzy, bym powiedziała. Siódemka monet, ósemka kowal. Kocham ten archetyp. Dziewiątka. Każda karta piękna i czasem wyskoczy właśnie taka trójka monet, nie? Dziesiątka monet. Rewelacja. Co trzeba więcej? Znaczy, wiadomo, że normalnie to był płotek, piesek, kotek, dziadek, cała rodzina, ale rewelacyjnie. Tylko też, nie? Tak nagle się pojawia na stole taka trochę inna karta. No. O tym mówię. Paś. Tu mi się gdzieś rycerz. Poczekajcie. Paś, rycerz, no na koniu, tak jak powinno być, przyłbica otwarta, rycerz z otwartą przyłbicą, królowa, kokietka, mimo że monet, kokietka i król. To jest spójne. Także słuchajcie, właśnie o tym mówię, że mamy tak karta, 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 no głupiec mi się nie podoba, ale głupcy są rzadko fajni w kartach. Naprawdę, naprawdę tak. To ani to tło. No i właśnie to takie abstrahowanie niektórych kart od tego takiego bardzo pięknego, obrazowego działania. Ale generalnie talia jest super. Zaraz ją przy Was przetasuję, co nie będzie bardzo proste, bo tak jak mówię, wielkość tych kart raczej determinuje ledwo, a propos maga, ledwo tasowanie. Więc to nie jest sprawa prosta. A już nie mówię o tym moim przysłowiowym to szans nie ma, żeby... coś tam się dało. Nie jest to proste, chciałam powiedzieć, ale to jest duża talia, jest piękna talia, to jest talia, którą można fotografować, stawiać sobie karty, trzy karty na dzień na przykład, celebrować chwilę z tarotem. Naprawdę, tu można, bo w chynot, ale zobaczymy, jaka nam wyjdzie pierwsza karta z talii. Ja zawsze lubię tak sprawdzać, jako że zanim zrobię recenzję, to nie tasuję kart.
żebyście mieli nieprzytasowane razem ze mną do pooglądania. To zobaczymy, co tu sobie wylosujemy. To jest zawsze taka moja wróżebna ciekawość. I mamy szóstkę pucharów, czyli harmonijną, spokojną, pozytywną, sentymentalną energię. Czyli dokładnie to, do czego ta talia może służyć. Do kładzenia kart dla siebie, w celebracji, przy kawie, tarot przy kawie. Słuchajcie, naprawdę fajnie to będzie wyglądało. Piękna, super zrobiona, świetny papier, warta swojej ceny. Każdy wizerunek jest osobnym obrazem. Parę niespójnych kart ze wszystkim po prostu. Miecze chyba mi się w tej talii najbardziej podobały. Te taki, ta trójka monet, no. No i wyskakuje taka karta w środku i tak nagle, no, Filip z konopi. Miecze mi się w tej talii najbardziej podobały. Przecudne, przepiękne. Piszcie w komentarzach, jak widzicie tę talię, czy Wam się podoba, czy niekoniecznie. Mi się bardzo podoba. Tą jedną wadę to już Wam powiedziałam, więc tak to wygląda. No i oczywiście czekam na Wasze opinie, czy macie, czy posiadacie, a z drugiej strony, czy jak tak obejrzeliście ze mną karta po karcie, to też jesteście zachwyceni samymi obrazkami. Buziakuję Was bardzo mocno i do zobaczenia.